Każdy cmentarz to miejsce wyjątkowe. Miejsce wyjątkowe dla każdego, nawet jeśli ktoś ma jakieś inne przekonania. Cmentarz to miejsce wyjątkowe, bo jest to miejsce pamięci naszych bliskich, wiernych, zmarłych. Szczególnie ważne jest dla tych osób, które w tym roku po raz pierwszy przyjdą na grób kogoś bliskiego, kto odszedł w ostatnim czasie czy w ubiegłym roku. Cmentarz to miejsce wyjątkowe, dlatego też, że przypomina nam o naszej przemijalności, o tym, że wszystko się kończy, że także nasze życie dobiegnie końca. Cmentarz to także miejsce, które przypomina nam o życiu wiecznym, jak słusznie ktoś zauważył w komentarzu pod naszym poprzednim postem. Cmentarz to miejsce wyjątkowe, miejsce pamięci. Ale cmentarz to niestety także miejsce, które ma wymiar bardzo przyziemny. Bo chcąc pamiętać o naszych bliskich zmarłych, chcemy zaznaczyć swoją obecność między innymi przez to, że stawiamy znicze. Słusznie zresztą, bo znicz, palący się znicz, żywym ogniem przypomina o tym, że nasza pamięć jest żywa. Znicz, który jest elektryczny, na baterie, to nie jest dobry pomysł, to jest nieprawidłowy znak, bo znicz na baterię jest tylko i wyłącznie dekoracją grobu, nie jest wyrazem naszej pamięci, niestety. Ale tych zniczy, chociażby na tym grobie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. Mamy 4000 grobów na cmentarzu, niecałe 4000 grobów, ale jest około 4000 razy 11. 44 tysiące zniczy po wszystkich świętych, a tu nie ma wcale tak najwięcej zniczy, więc około 50, 60, może 80 tysięcy zniczy będzie po uroczystości wszystkich świętych. Biorąc to wszystko pod uwagę, miejmy świadomość, że generujemy ogromne ilości szkła i zniczy. Mało tego, gdy stawiamy kwiaty, te kwiaty naturalne przeważnie, one są piękne, wspaniałe. Tu na następnym grobie są bardzo ładne kwiaty. To także wyraz naszej pamięci, bo pamiętamy o tym i nasza pamięć jest żywa. To jest żywy, tu jest życie. Tu spoczywa ktoś, kto odszedł od nas w wymiarze ludzkim, ale w wymiarze nadprzyrodzonym tu jest życie. Dlatego nasza pamięć modlitewna. Dlatego nasza pamięć modlitewna o tym zmarłym. Chcemy być z nim w łączności. Te kwiaty są przepiękne. Sztuczne kwiaty niestety nie spełniają tej roli. Sztuczne kwiaty o niczym nie świadczą. I sztuczne kwiaty niestety, one są praktyczne, wygodne, długo postoją, w zimie są piękne i kolorowe, ale niestety to nie jest prawdziwy znak, to nie jest właściwy znak. I spełnia on tylko, sztuczne kwiaty spełniają rolę tylko i wyłącznie dekoracyjną, niestety. Moi drodzy, istotą naszego bycia na cmentarzu jest nasza modlitwa. Tej modlitwie chcemy dać wyraz w postaci znaków żywego światła i żywych kwiatów. Niestety generuje to ogromne ilości odpadów i śmieci, które później niestety muszą być zutylizowane. W związku z tym zapraszam do śmietnika na naszym cmentarzu. Dbamy o cmentarz przez cały rok, ale zwłaszcza w okresie tym związanym ze świętami listopadowymi, czyli ze wszystkimi świętymi. I przez cały rok niestety generujemy ogromne ilości śmieci, ale zwłaszcza w tym czasie. Ważną jest rzeczą, żebyśmy segregowali odpady. Dlaczego mamy segregować odpady? Odpowiedź jest bardzo prosta. Moi drodzy, dlatego, że posegregowane odpady, odbiór tych odpadów, bo przecież my musimy oddać te odpady na wysypisko śmieci. Firmy, które zajmują się odbieraniem tych odpadów, odbierają i za to trzeba płacić. Mówiąc krótko, szkoda, żeby pieniądze wywozić ze śmieciami z cmentarza. A w latach ubiegłych niestety generowaliśmy ogromne ilości odpadów, ale też i ogromne ilości kosztów. Przy segregacji nieco taniej to kosztuje, bo przecież odpady organiczne, tutaj mamy napis, co to jest, trawa, liście, kwiaty, ziemia, gałęzie, jedliny, wieńce naturalne i tak dalej. Wszystko, co jest naturalne, na przykład tutaj ktoś bardzo fajnie liście powyrabiał i wyrzucił, to wszystko można zrzucić do kompostownika.
To będzie naprawdę świetny kompostownik. Mało tego, wywiezienie tego nie będzie kosztowało zupełnie nic. Szkło to następna frakcja odpadów. Akurat mamy posprzątane w naszych boksach, ale bo dzisiaj nasze służby robiły porządek, jak zresztą codziennie. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy oddzielili plastik od szkła. Bo szkło odbiorą huty, ale plastiku nie chcą. I ten odpad wtedy, a jeszcze wkład, to trzeba wyjąć, zostawić samo szkło. Samo szkło nie kosztuje najdrożej. Najdrożej kosztuje plastik niestety i to jest trzecia frakcja. Bo moi drodzy, takie odpady jak właśnie chociażby sztuczne kwiaty, w których są druty, to niestety nie nadaje się do niczego, jest to odpad przemysłowy i on jest najdroższy w odbiorze, ale trzeba też je odebrać. No, jeżeli każdy z nas przyniesie w jednej czy w dwóch reklamówkach to, co pozostało po sprzątaniu naszego grobu, to są najczęściej jakieś organiczne rzeczy, stare znicze, stare jakieś plastiki i każdy z nas wrzuci po dwa znicze, po dwa plastikowe wkłady i trochę liści i wrzuci to do jednego boksu, niby to niewiele, ale jeśli tak zrobi 100 osób, albo 200, albo 500 osób, pomnóżmy to i wtedy pracownik na cmentarzu musi niestety pracować cały dzień, żeby z powrotem segregować te odpady. Jeżeli my to posegregujemy, to nasi pracownicy umieszczą je w tamtych boksach, w tych pojemnikach i wtedy służby, które odbierają od nas śmieci, będą miały ułatwione zadanie i będzie to przede wszystkim posegregowane. Tutaj wrzucamy plastik. To jest ważne. Segregujemy odpady na cmentarzu na organiczne, szkło i plastik. Plastik zawsze oddzielnie. Nie wrzucamy śmieci do pojemników, ponieważ pojemniki służą, żeby tam wrzucać już posegregowane wyraźnie śmieci. Moi drodzy, błagam, posprzątajmy groby naszych najbliższych i z tym nie mamy najmniejszych kłopotów. Ale błagam również, segregujmy uważnie i dokładnie śmieci. Ułatwi to życie naprawdę wszystkim i przy okazji jeszcze nie będzie kosztowało zbyt wiele pieniążków, a przecież to są nasze pieniążki, to co płacimy na pokładne 10 zł rocznie. To jest właśnie na wywóz tych śmieci, na to wszystko przez cały rok, żeby dbać o cmentarz, o czystość. Na naszym cmentarzu jest zadbane i czysto, jest naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, wiem o tym, na pewno pracownicy będą się starali, żeby na Wszystkich Świętych 1 listopada te boksy były puściutkie. One wieczorem będą przesypywały się. Ale 1 listopada w nocy uprzątniemy znowu te boksy, żeby na 2 listopada było czyściutko. Zadbamy o to, ale proszę bardzo, pomóżcie nam w tym. Segregujcie śmieci.